Z tej strony Adrian, witam Was z kanału Joker Farm. Dzisiaj będziemy wykonywać oprysk, czyli nasamosiemy w rzepaku Zetrola w ilości 0,7 na hektar. Tata już wlał środek, wypukał. Jak to się odbywa, powiedz? Fajnie, nie? Jest teraz zrobione. Daje. Pukanie tutaj. Jak na polski produkt jest dobry opryskiwacz. Na pewno się chowa do Amazonki, ale jesteśmy zadowoleni z tego opryskiwacza. Napełniamy zasysając inżektorem wodę przez inżektor. Do zbiornika wchodzi 1200 litrów. Tu mamy 1000 litrów Mauser, ale cały czas doczynia wodę ze szlaucha, więc zdążymy napełnić cały opryskiwacz. Ile tu mamy litrów już? No i niedużo litrów mamy jeszcze, bo dopiero co włączyliśmy. Zobaczymy, jak to jest u góry. Zobaczcie, trzech węży jest doprowadzona woda tutaj. O, już jest zamknięte. Pryskamy na chwasty jednoliścienne i samosiewy zbóż. Rzepak już ma cztery liście, a od dwóch liści tym środkiem można pryskać. Pryskamy maksymalną dawką, tam jest od 0,5 do 0,7 litra. Nam wyjdzie tam 0,7 litra na hektar, na ten kawałek. I trzeba już opryskać, bo samosiewy jęczmienia są już duże. No właśnie, jęczmień jest to, bardzo szybko wschodzi te zboże i ono zagai ten rzepak, jak nie popryskamy. Zaraz parę dni, zaraz trzeba pryskać na pchełkę, znów trzeba będzie pryskać borem z mikro jakimiś elementami. No co chwilę trzeba teraz jakiś opryski. Tu w rzepaku nie można przeginać terminów, tylko wszystko trzeba robić od razu. Prysk jest nalistny. Akurat wiaterek ustał. Słońce zaszło? No fajnie. Chociaż słońce tam nic nie szkodzi przy tych opryskach, nie? Nie, i tam nawet godzina deszcz po zabiegu też nic nie szkodzi. Aha, czyli tolerancyjny środek na warunki pogodowe. Tak jest. Dobra, to my się widzimy, jak będziemy w trasie jechać, to jeszcze coś powiemy. Środek stosuje się od pierwszej pary liści właściwych, nie? Już tam rzepak już czwartą parę łapie, także już nie ma co czekać, bo samosiewy jęczmienia idą jak burza i trzeba je zniszczyć, nie? Zaraz potem trzeba pryskać czym innym. Na pchełkę, na pchełkę, śmietkę. Śmietkę, tak. Sybi radio. Mamy opryskiwać. Rozkładanie hydrauliczne, a tata tak i tak chce wysiadać i rozkładać ręcznie, bo zapomina. A? No. Co ty taki cwaniak jesteś? Dawaj. Ustawia tempomat tata. Półbieg drugi. 1250 obrotów. Półbieg trzeci chyba, tak? No, trójka. Czy druga, drugi miał być? Nie wiem. Czy drugi? Co? Słaby jest. Słaby. Słabo zagęszczony jest. Ale ciekawe, bo to się rozbuduje. Ktoś jechał. To się nie, nie, to posiewnik. Jest tam trzy bary? Jest trzy bary.